chciałbym wszystkim panom, panom radnym, obsłudze rady, kierowników jednostek organizacyjnych serdecznie podziękować za ten 2016 rok. Myślę, że był to rok dla nas jako Rady Powiatu Krumlińskiego rokiem dobrym, ponieważ no, sporo żeśmy zrobili. Pobudowaliśmy kilkanaście kilometrów dróg. W trakcie budowy jesteśmy w sali gimnastycznej przy liceum ogólnokształcącym, które prawie czekało na to 100 lat, aby taką inwestycję rozpocząć i mam nadzieję, że w tym następnym roku uda nam się ją skończyć. Dziękuję również mediom, a szczególnie tutaj redaktorowi, który jest obecnym na naszych radach za takie solidne przedstawianie naszych obrad na Kolniaku 24. Co prawda komentarze nie zawsze są obiektywne, ale wy na to już wpływu nie macie. To są opinie ludzi, nie zawsze mających wiedzę na temat tego, co my robimy, tylko takie bardziej może pod publikę niż to powinno mieć miejsce. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, na ten rok 2017 chciałbym Państwu złożyć wszystkim jak najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok 2017 był rokiem jeszcze lepszym niż rok 2016, aby wszystkie nasze plany, które żeśmy dzisiaj zaplanowali w ustawie budżetowej, zostały zrealizowane, no i żebyśmy zawsze mogli sobie rękę podać, a mężczyźni przy goleniu mogli spojrzeć sobie w oczy, czego Państwu i sobie życzę. Proszę bardzo. W imieniu Zarządu Powiatu Krumlińskiego chciałbym dołączyć do tych życzeń. Na początku rozpocznę podziękować chciałbym wszystkim radnym, kierownikom jednostek, wszystkim moim współpracownikom gorąco podziękować za ten rok pracy w Samorządzie Powiatu Krumlińskiego. Chciałem podziękować Państwu za owocną pracę zarówno i w komisjach, gdzie większość tej pracy, analizy dokumentów i dyskusji odbywa się, ale również za to, że Państwo aktywnie uczestniczycie w posiedzeniach sesjach powiatu krumlińskiego. Dziękuję za wszystkie uwagi merytoryczne, za wszystkie niedociągnięcia ze strony mojej, takie jak to dzisiaj było. Może to nie jest niedbalstwo, nieraz po prostu rozumiem Państwa żale, pretensje, zawsze nadaje się przygotowywać materiały i nieraz obsada kadrowa jest w naszym powiecie może zbyt mała, nie zawsze nam się wszystko udaje w 100%. Za te wszystkie niedociągnięcia Państwa przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o następny rok, to życzę Państwu wszystkim, Państwa rodzinom wszelkiej pomyślności, zrealizowania wszelkich planów, zamierzeń, a przede wszystkim zdrowia i życzę, żeby ta współpraca w roku następnym nie była gorsza niż w tym, żebyśmy te wszystkie plany, nasze zamiary, jeżeli chodzi o zamierzenia powiatowe, zrealizowali, to tak jak mówiłem wcześniej, ten budżet jest bardzo ambitny, jak pracuję jako starosta i wicestarosta, tutaj w starostwie już dość długo. Jest to jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów i mam nadzieję, że zostanie on w całości zrealizowany. Wszelkie pomyślności jeszcze raz zapraszam na lampkę, w związku z tym, że media tutaj są, to na lampkę szampana bezalkoholowego, dlatego że w urzędach nie może być innego. Czyli mógłbym poprosić moich współpracowników o to, żeby otworzyli tą. Jeszcze pan przewodniczący nie chce zapomnieć. No tak. Państwo, pozwoli pan, że